Zrobiłem sobie kawę i jakoś, co tu się w ogóle dzieje, łyżeczka mnie chciała oszukać. Postaramy się przeżyć więcej, znaczy ja się postaram dzisiaj przeżyć więcej, bo to tak wygląda człowiek, który spał 3 godziny. 3 godziny i 12 minut dokładnie, bo ustawił sobie budzik troszeczkę źle, potem stwierdził, że ja jednak wstanie, bo po co spać, nie? I wygląda właśnie tak, jak wygląda, ale jest przeszczęśliwy. Znaczy nie do końca, mógłby być bardziej. Słuchajcie, 100 tysięcy tutaj tych punktów H, wykorzystajmy to na otwieranie tych daremnych paków, które widzicie tutaj i tutaj, w ogóle tutaj po lewej stronie mojej zobaczycie ekran. Po lewej czy po prawej? Dobra, nie wiem, nie rozkminiajmy tego teraz. Dostałem jakieś, wow, Sour Grapes, jakieś gunwo nowe. Super, collect, jestem przeszczęśliwy z tego. For you. For me, ale ja to zróbmy takie coś, że ja chcę tutaj, bo tu jest opcja, za 100 nie dostanę nic, za 50. Się tu nie ma szans za bardzo na ten bohaterów, a tutaj za 150 już te szanse są. W ogóle zobaczcie, Silver Set Cards Collected 249 na 400, więc jako tako trochę tego jeszcze mam. Robimy coś takiego, tu mam pack, o co tu chodzi? For you, że za darmo jakieś? Dlaczego jest for me? Co mam za darmo? Tu jest legendary. Patrzcie. 2x premium set uncommons premium pack. To ten może jest za free. Otwórzmy tego za 100, bo tu jest new hero. Uwaga, jeśli mamy szczęście, to będzie nowy bohater, ale ja tego szczęścia zbyt często nie mam. Nie ma no. Ej, to może być nowy. Nie, to nie jest nowy bohater. Ten u samej góry. Kite Flyer. No to dobra. Były szanse na nowego bohatera, ale niestety nowego bohatera nie ma. Dostałem Super Rare, tak? Jest Ray, Super Rare, Legendary or New Hero. Albo to był zwykły Rare tylko. For you. Brain Freeze, Oli Packs. Zombie Jet. I co to? For me, Hero Quest? To nie mogę, tu muszę zakupić, tak? No też tak myślę. 11 tysięcy za 400 zł. Ludzie! Chyba kpicie. 400 zł na pewno wydam. To na Forze, jak wydałem 240, to już było dla mnie troszeczkę zbyt dużo. A nie chcę tego sobie odnawiać. Tutaj są Hero Questy. To tyle z ciekawych rzeczy. Co to są za questy? Tutaj na co można dostać? Jakiegoś kuraka. Niestety nie można dostać nowych postaci. I to jest smutne. Ale grajmy tutaj to. Wall Knightem. Może być Wall Knightem na nowej mapie. Zobaczymy. O, jak mi się cieplutko zrobiło. Co jak co, ja wiem, że jesteście młodzi, znaczy większość tutaj tych, co mnie ogląda, są młodsi i może jeszcze nie lubicie pić kawy, ale jak już zaczniecie, czy jak zaczniecie, to później będziecie mieli przesrane całe życie, ja wam mówię. A później już, jak zaczniecie, to koniec, także opóźniajcie ten moment, ile się tylko da. Bo później to już nie zaznaczycie normalnego życia bez kawy. Potem to jak już kończycie dzień, to macie na swoim biurze, przynajmniej ja tak mam, ja wynoszę 6 kubków, może nie samej kawy, z kawy wynoszę gdzieś 3 po dniu. Herbaty, wszystko, jak macie pracę przy biurku, to tu jest żarcia, to jest główna przyjemność całego dnia tylko, jedzenie. Jedyna w sumie przyjemność. Grajmy, let's rock. A tak to, jeśli zaczniecie coś robić z YouTube'em czy z własną firmą, to życia nie będziecie mieli, ja wam to obiecuję, że gwarantuję, z własnego doświadczenia wam to powiem. Własnego życia wtedy nie ma. O, impreza od czasu do czasu. Okej. Ale tak to nie. To cały dzień YouTube, praca, firma, YouTube, praca, firma. Kumple piszą, czy przyjedziesz. Nie, pracuję. Praca, firma i tak all day, all night. Do czwartej, później śpicie 3 godziny, wyglądacie tak jak ja i później zapijacie kolejną kawą i wynosicie kolejne kubki z biurka. Że ja mam jakiś moment filozoficzny chyba w tym odcinku. Co ty zrobiłeś? Jakie 3 punkty? Chłopie! Co tu... Wow, ale nastawiała? Ja pierdziu. Heal your hero. Ja nie chcę heal your hero, ja tu chcę za 2 postawić tego typa i za tego typa, bo on mi go nie nie zatłucze mi go. To wredna małpka. Nie, kolejny pirat, a oni się chyba... Oni sobie dodają życia. Czekajcie, moment. When a pirate hearts, the plant hero that pirate get +1/+1. Oś ty. Trzeba je zniszczyć i to szybko. Albo tego Neptuna zatłuc. Trzeba z nim coś zrobić. Dziękuję za gwiazdkę, super, fajnie z waszej strony. Ale co Mati robi? Co ja robię? Kminie szybko. Kminie szybko i to wynika z tego, że tu muszę postawić to. I tyle. Tego przynajmniej zatłukę. W ogóle Neptun ma...
All zombies get... Jakie plus 2, żartujecie. Fajną ma tą miskę, nie? Patrzcie, co dostał. Patrzcie, ile mu dała umiejętności. Ożyż ty w życiu. O masakra. O masakra. Ten ma 6,8. Jak my nie zniszczymy zaraz bardzo, bardzo szybko Neptuna, bez zniszczenia tej jego postaci, to będzie słabo w tej grze. Robimy coś takiego. Dajemy przebijającego... Przebijającego tutaj niekoniecznie, bo on mi go załatwi. I dajemy leczenie. Ale 6 punktów we mnie, smutna sprawa teraz. 6, 6 to jest 8. Widzicie, co ten Neptun odstawia tutaj? Widzicie, co ona robi ze mną? Czy nie wiem, czy dostrzegacie to? O masakra, ale sobie ponastawiała 9, 10 do 12. Ja tego nie wytnę, ja wam pokażę, jak ja dostałem w dupska. Wow. Ożesz ty mater... Co ja mogę w tym momencie zrobić? On mi zada 5 i 6, jest koniec. Ja nawet nie mam się jak bronić, co to robi? Mówię plan, mogę zniszczyć typa, okej, mogę go zniszczyć. Żaden problem. Ale teraz już nie mogę nic zrobić, bo tu mi 3, 5, 6, jest po mnie. Jest, zobaczcie, jak dostałem w papę. Czyż to jest smutne, jak można tego berwać na samym wstępie. O masakra. Super, dostałem 5 gwiazdek na pocieszenie. Jak super, jak fajnie, nie no, okej. Okay. Super, okej. Okay. Zagrajmy inną... Dobra, spróbujmy jeszcze raz Wall Knightem. Jeszcze raz tylko. Chciałem zagrać inną postacią, ale ostatnio Wall Knightem. Coś mi na początku fajnie się nim grało, ale teraz mi idzie biednie, szczerze wam powiem. Jak ona postawi znowu tych bohaterków wrednych, to my musimy od razu go tłuc. Od razu po prostu. Nie, to nie. Ja nie chcę Wall Knight, Wall Knighta, nie chcę go. Ja chcę po prostu coś... A super, fajnie się zmieniło, gratuluję. Chcę coś do ataku, o, to było okej, okay, dobra wymiana. Jak ona go postawi... To my od razu robimy wypad z nimi, jak najszybciej się tylko da. A nie chcę, gramy. Fight, nic, nie postawił, ja się muszę bać ty, za wszelką cenę niszczyć od razu, bo oni mnie załatwili. Okej. Okay. No to co? My zadasz 2, to przeżyjemy. Chyba, że sobie doda jakieś punkty tymi swoimi umiejętnościami, jak ja bym ją chciał mieć, naprawdę. W takim sensie, że jako postać, nie? I nią zagrać. A meduza na jej głowie, spoko opcja. Oń, o, cześć kolego. Z tobą trzeba coś zrobić i to szybko, bo ty sobie te... Tak? When an imp hurts, the plant hero draw a card. A nie, to ona dostaje punkty. Okej. Okay. Dostaje punkty, ale gdybym się tylko i wyłącznie bronił, to by było okej, okay, tak? I tutaj też się będę bronił. Ja nie chcę, żeby ona dostawała punkty za nic. Po prostu utłuczemy i koniec. O, przebijający 3, ale to jest tylko 3 punkty ataku. To zagrajmy tak, wiecie? Zagrajmy tym. On mi go zniszczy, nie zniszczy mi go, ale grajmy. Tak będzie ok. Cyk, 2. Czasem nie wszystko od razu musi wyjść. Ale dostanie kartę za friko, tak? No nie fajnie, bo jak będzie miała zbyt dużo... Wow! Zbyt dużo kart, to będzie smutne. When hard do 4 damage to a zombie heal. Tutaj masz. A... Tego niestety mogę postawić tylko i wyłącznie tutaj. Poczekajcie. Make a health wall not team up, draw a card. No to postawmy to tutaj, zobaczymy. Okej, okay, i dostałem kartę. Tylko, że nie będzie gdzie tego stawiać, póki na mnie nie utłucze. Dziwna ta rozgrywka, naprawdę, takie jakieś ustawienie, takie z dupy. Z dupy, naprawdę z dupy, totalnie.
Nie mam żadnej amfibii. Nie mam czym go niszczyć. A on ma aż 6 punktów amfibii. Wiecie co? No to póki to takie ma, to ja muszę sobie... No 6 punktów ataku, to jest smutne. Muszę robić coś takiego, no bo nie ma go jak zniszczyć. Nie mam czym po prostu, czym. Okej. Okay. Atakuj. Niech mi coś przyjdzie z amfibii, no błagam. Smutaśne. Wow, dwie amfibie posadził. To trzeba postać, która ma amfibię. Dajcie go tutaj. Gramy. 6,3 to jest 9 we mnie. Masakra. What? Jakie plus 2? No chyba kpiny sobie odstawiasz, Neptunku. Gleba, spadaj, dokładnie. Au, ale przyjechał, au! Jeszcze ona ma obronę, tak? A ja niestety nie. 4. Jak mi zaraz nie przyjdzie coś z amfibii, a mi nie przyszło, to jest smutna sprawa. Jakieś leczenie tylko dostałem i to nic. Bo to mi nic nie da. Cztery i siedem. No chyba, że ją zniszczę pierwszy. Nie dotarło do amfibii. Jakie ja miałem szczęście w tej rozgrywce. Słuchajcie, to jest niepojęte. Już byłem święcie przekonany, że to przegrałem. Bierzemy postać na kolejną rozgrywkę, która ma zdecydowanie więcej amfibii. Przynajmniej na rozgrywkę tutaj w tych piaskach. Musimy sobie coś skompletować. Mixed Nut Strength to Fall. Zabierz to. Super. Jakiś kolejny quest? Craft a water chest nut. Top in the collection. Spoko, nie wiem co to znaczyło, ale okej. Bierzemy, na pewno zmieniamy i modyfikujemy postać. Która z nich ma najwięcej? Zresztą zobaczmy, która ma najwięcej amfibii. Bo to by było dobre. Dołożyć sobie amfibii. Tutaj jako tako jest bieda z amfibiami. Przejdźmy sobie na... Weź mi wróć. Przejdźmy sobie na Solar Flare. Pokaż kąt ten tutaj. Amfibii, jak najwięcej amfibii, bo bez amfibii to jest porażka. Ty też tu za dużo tych amfibii nie masz, pokaż. W ogóle u roślin to jest bieda z amfibiami. Spójrzcie. Co jak co, ja na nie wiem, który ty, ty jesteś amfibia? Pokaż info. No. Dobra, ogarnę to, wiecie co, poza odcinkami dobiorę jakąś postaci, zrobię układ i będzie, wydaje mi się, fajnie. Postaram się właśnie jak najwięcej tych amfibii, bo to jest smutne, mamy aż dwa pola, w których, no, zombie nie atakują, a ja nie mam się jak bronić i to jest podstawowy błąd. Dobra, ale teraz to tyle, trzymajcie się gorąco, cześć.